W tym odcinku spotykamy się z bohaterką, która dla wielu może być inspiracją i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Alicja Jeromin. Cześć, startujemy z kolejnym odcinkiem. Siedem medali na Igrzyskach Paraolimpijskich. Kiedy zaczynałaś swoją przygodę ze sportem, wierzyłaś, że to się tak potoczy? Nie miałam w ogóle o tym pojęcia, że tak daleko zajdę w tym sporcie paraolimpijskim i że lekka stanie się najbliższa memu sercu i że tyle tych medali paraolimpijskich zdobędę. Więc to gdzieś tam z perspektywy lat nabierało rozpędu i to mega fajne uczucie i generalnie strasznie mnie to, że tak powiem, podnieca i chcę jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Każdy kolejny medal powodował, że nie zadowalałaś się, tylko zastanawiałaś się, co zrobić, żeby było ich jeszcze więcej? To znaczy, starałam się zawsze do kolejnych igrzysk przygotować tak, żebym wypadła jak najlepiej, żeby te moje zawody zakończone były na pewno rekordami życiowymi. No i przy okazji dawały właśnie one medale. Gdzieś tam zawsze jest ten niedosyt, bo niestety brakuje mi tego złotego medalu. No właśnie, o to chciałem zapytać. No, o to złoto. No tak, złoto... Jak bardzo spędza Ci sen z powiek? Generalnie tak, bardzo marzę o tym złocie, ale niestety, niestety, ciężko powiedzieć, czy akurat niestety, świat idzie do przodu, nie stoi w miejscu. Na przestrzeni kilku lat ten sport niepełnosprawnych tak się mocno rozwinął, że no tak jak pokazały w 2019 roku Mistrzostwa Świata, że w ogóle o medal było bardzo ciężko. Po raz pierwszy wróciłam z Mistrzostw Świata bez żadnego krążka. Zajęłam 5. i 6. miejsce, co było dla mnie wielkim ciosem. I właśnie to mnie mobilizuje do jeszcze większej, cięższej pracy, żebym wypadła na tych igrzyskach w Tokio, które mam nadzieję się odbędą jak najlepiej, żeby były te rekordy życiowe, no i żeby oczywiście te wyniki moje dały jakiś medal. Oczywiście tego złotego medalu życzymy Ci z całego serca, ale gdyby, no bo to jest tylko sport. Oczywiście. Gdyby się nie udało zdobyć tego medalu, to jak wielka porażka, jak wielki zawód byłby to dla Ciebie? Ciężko mówić tutaj teraz, jak ciężko będę przeżywać ten fakt, że nie zdobędę medalu, bo na razie cały czas myślę i jadę po ten medal na igrzyska. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nabiegam fajne rekordy życiowe, które mnie naprawdę będą przybliżały do tego medalu. Nie wrócę, no świat się nie kończy. Ja już mam swoje lata, więc... No już bez przesady. Rocznik 8-5, no to nie... No, jak na sprinterkę, to już dość sporo wiosenek na koncie, więc też gdzieś w perspektywie czasu mam też powoli żegnać się z taką lekką profesjonalną. Gdzieś trzeba posmakować tego życia z drugiej strony. Pozasportowego. Tak, pozasportowego. Będzie mi bardzo ciężko z tym faktem się pogodzić. Gdzieś na pewno będę aktywna, ale póki co nie myślę o tym, że wracam bez medalu. Jadę po ten medal. Oby jak najwyższy. I to jest bardzo słuszne podejście, ale właśnie zapytałem o to w kontekście tego, że Ty wspominałeś, że to prawdopodobnie Twoje ostatnie igrzyska paraolimpijskie. Myślę, że nawet nieprawdopodobnie, a na pewno, ponieważ w perspektywie kolejnych 4 lat myślę, że mój organizm już wtedy będzie dość wyeksploatowany, więc może być bardzo ciężko, żeby dotrwać fizycznie po prostu do tych kolejnych igrzysk. Więc o nich totalnie nie myślę, ale co wyjdzie, nie stawiam jeszcze kropki nad i. Nie mówię, że to na pewno będzie koniec, ale gdzieś tam w perspektywie, że jednak to Tokio będzie ostatnimi moimi zawodami. Sport od najmłodszych lat mi towarzyszył. Zawsze byłam ruchliwym dzieckiem i zawsze mnie mama ganiała z jednego trzepaka, to leciałam na drugi, gdzieś tam grałam z chłopakami na podwórku w piłkę. Gdzieś zawsze w perspektywie marzeń miałam to, że pójdę na studia, gdzie się robi fikołki i się biega, więc gdzieś ten sport mi od zawsze towarzyszył. A to, że trafiłam do sportu, to był totalny przypadek, bo generalnie chodziłam na boisko szkolne, gdzie się odbywały zajęcia tenisa stołowego i to paradoksalnie był klub pełnosprawnych, więc zanim trafiłam do sportu niepełnosprawnych, zaczęłam przygodę z tenisem w klubie pełnosprawnych. No i potem, jak już trafiłam do Radomskiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Start w Radomiu, okazało się, że jest sekcja tenisa stołowego, więc ucieszyło mnie to jeszcze bardziej. No i właśnie tak gdzieś przeplatał się ten tenis z lekką, ponieważ jak to za dzieciaka zabierali na wszystkie możliwe zawody, żeby zdobywać medale dla klubu. No i się okazało, że gdzieś ten potencjał biegowy posiadam i że całkiem nieźle mi idzie. A kto dostrzegł ten potencjał? Trenerzy?
Tak, na mistrzostwach pojechałam na swoje pierwsze mistrzostwa Polski po 2 tygodniach zabawy w trening. Tam mi całkiem nieźle poszło i to taka dość niewiarygodna historia, bo miesiąc później pojechałam na swoje pierwsze mistrzostwa świata. Więc to było dla mnie totalne zaskoczenie. Nie wiedziałam, że generalnie tak moja kariera szybko się potoczy. A tak na dobrą sprawę ta moja niepełnosprawność tak mnie jeszcze bardziej wkręciła w ten sport. Bo być może gdybym miała 2 ręce, nie byłabym tu, gdzie jestem. Nie byłabym medalistką Igrzysk Paraolimpijskich. A to taka mobilizacja generalnie. To jest taka chęć pokonywania swoich kolejnych barier, chęć bycia lepszą wersją siebie. I to, że mam niepełnosprawność, która w zasadzie jest na pierwszy rzut oka niewidoczna, nie dyskwalifikuje mnie, żebym mogła trenować i biegać jak najlepiej. Wspomniałaś o tym, że sport niepełnosprawnych się zmienia. Ogólnie podejście ludzi do osób niepełnosprawnych się zmienia. No ale zarówno ty, jak i ja urodziliśmy się w czasach, bo ja też jestem rocznik z 8, tak z 2 ósemkami. Urodziliśmy się w czasach, gdzie no różnie podchodzono do spraw, które teraz są tak naprawdę na porządku dziennym. Czy ty spotykałaś się, kiedy zaczynałaś przygodę ze sportem, z takim negatywnym podejściem osób różnych? Może nawet nie kiedy zaczynam przygodę ze sportem, tylko po prostu w codziennym życiu spotykałam się z takimi po prostu niemiłymi sytuacjami, że po prostu mnie dzieciaki wytykały na ulicy, że ja mam ręki. Jeszcze w tamtych czasach było tak, że starsi ludzie się za mną oglądali, komentowali to, że nie mam ręki, więc to było wtedy takie przykre, ponieważ niepełnosprawność jako taka, jakakolwiek, czy to właśnie ktoś na wózku wzbudzał strasznie wielkie zainteresowanie ludzi. No i właśnie z perspektywy czasu. Jesteśmy teraz 20 parę lat do przodu i to ta świadomość ludzi o niepełnosprawności się bardzo zmieniła. Zaczęto też bardzo spostrzegać sport niepełnosprawnych, zaczęto o tym coraz więcej mówić. Słyszy się o tym coraz częściej, czy w telewizji, czy czyta w internecie. Więc sama świadomość o osobach niepełnosprawnych jest naprawdę fajnie, coraz bardziej akceptowalna przez nasze społeczeństwo, ponieważ jesteśmy normalną częścią społeczeństwa. To, że komuś coś brakuje, to po prostu natura tak chciała. Tak właśnie, obdarowała takimi niedoskonałościami. A czy to też w kontekście tej zmiany podejścia do sportu niepełnosprawnych, bo też wiele osób traktowało ten sport trochę tak po macoszemu, że co to jest, jakaś tam paraolimpiada, jakieś para igrzyska. Czy to w dalszym ciągu jest, że umniejsza się tym waszym sukcesom, czy wraz z tą zmianą to już jakby zanika i gdzieś tam jest tylko sporadycznie? Właśnie kiedyś ten nasz sport traktowano jako typową rehabilitację i właśnie ludzie to spostrzegali tak, niepełnosprawni rehabilitują się poprzez sport, gdzieś tam nie było o tych naszych sukcesach mowy, praktycznie się wcale o tym nie mówiło, więc ludzie właśnie mieli takie spostrzeżenie na temat naszego sportu, że to czysta rehabilitacja, ale właśnie na przestrzeni lat, kiedy ten sport mocno poszedł do przodu, wymaga od nas tego, żebyśmy trenowali, wkładali coraz więcej wysiłku. Niektórym się może wydawać, że niepełnosprawni to pewnie sobie tak leciutko trenują. Przecież nie muszą być jacyś super szybcy, super muskulaturni, Umięśnieni. Dokładnie. Więc ludzie po prostu myśleli, że to jest czysta rehabilitacja, ale my musimy włożyć czasami jeszcze więcej wysiłku w ten trening, żeby być jeszcze lepszym, ponieważ ja muszę sobie czasami kombinować, żeby wykonać pewne ćwiczenie, niż ktoś, kto ma 2 ręce i na przykład na siłowni weźmie w nie sztangę i zrobi bez problemu ćwiczenie. Ja tutaj muszę trochę więcej włożyć siły i precyzji, żebym mogła doskonale wykonać to ćwiczenie. No właśnie, co jest takiego najtrudniejszego, żeby połączyć tą chęć do bycia najlepszą, do przełamywania swoich barier z odpowiednim wykonywaniem tego wszystkiego? Co tobie sprawiało największą trudność? Z jaką musiałaś sobie
poradzić? To znaczy generalnie ja takich części elementów, których na przykład nie mogę wykonać na siłowni, jak sportowcy pełnosprawni, i to, że właśnie brakuje mi tej kończyny, mogłoby się wydawać, że to tak niewiele, a tak naprawdę to jest bardzo wiele, bo dyskwalifikuje mnie z wykonywaniu wielu ćwiczeń. Nie zrobię zarzutu rwania czy czegokolwiek, ponieważ no, jedną ręką ciężko jest wykonać i podnieść ciężki sprzęt. A poza tym też proporcje ciała nie mogą być rozbudowane, nie mogę być z jednej strony szeroka w barze, a tutaj już takie małe uschłe skrzydełko, więc generalnie właśnie takie problemy mi sprawiały jakieś takie elementy w pewnych sekwencjach treningowych. A spotykasz się, na pewno się spotykasz, ale chciałbym, żebyś o tym opowiedziała, ze stwierdzeniem, że inspirujesz, że ludzie do ciebie piszą, że dzięki tobie znaleźli w sobie motywację do działania? Tak, faktycznie. Zdarza mi się dostawać wiadomości od przypadkowych ludzi, którzy się interesują gdzieś sportem, że i którzy przypadkowo trafią gdzieś na moje zdjęcie w mediach społecznościowych. Dostaję takie wiadomości, że Jezu, jesteś super babka, super motywujesz, twoje zdjęcie mnie zmobilizowało, żeby ruszyć tyłek z kanapy. Dzięki wielkie. Naprawdę tych wiadomości może nie jest ogrom, ale jest ich sporo i fajnie się takie wiadomości czyta, bo wiem, że daje coś od siebie ludziom, tymi moimi postami, inspiruje ludzi i wiem, że kilku Polaków z kanapy ruszyłam. Takich nawet pełnosprawnych. Tak, dokładnie. Tak, bo najczęściej to piszą... Zawstydziłaś ich wręcz, można powiedzieć. Tak, dokładnie. I właśnie to najczęściej piszą ludzie pełnosprawni, którzy gdzieś czerpią inspirację, czy może nie naśladują, ale chcą po prostu też pokonywać gdzieś swoje bariery i po prostu zacząć chociażby nawet przygodę z jakimkolwiek sportem. I myślą sobie, że skoro osoby przełamują różne trudności zdrowotne, tak, mogą, no dokładnie. To ludzie, którzy mają możliwości, siedzą i gniją na kanapach, tak? No właśnie, tak, dokładnie. I dlatego tacy ludzie czują się zastydzeni przy tym, że ja bez ręki potrafię, nie wiem, coś zrobić, czego oni nie potrafią zrobić dwoma rękoma. I to jest właśnie fajne, że tacy ludzie się gdzieś potrafią zainspirować jednym wpisem na Instagramie czy na Facebooku. I to mnie bardzo cieszy. Ateny to twoje pierwsze igrzyska. Miałaś wtedy 19 lat. Jakoś tak. Ale ty już otarłaś się o igrzyska w Sydney. Nie, nie otarłam się. Byłam jedną nogą prawie już. No właśnie. Tak. Mając 15 lat. Tak, ale niestety gdzieś zabrakło tego miejsca dla mnie w kadrze, która się wybrała na te igrzyska. No, to było smutne, ale właśnie... Taki mobilizujący. Mobilizujący. Taki kop... A, nie tym razem, mówię. To następny, za 4 lata. Bo tu jest też ważna informacja, że na igrzyska paraolimpijskie nie zdobywa się minimów, tak jak na igrzyska normalne, tak? Sportowców pełnosprawnych, chociaż wy tym, co robicie, też pokazujecie, że w pełni zasługujecie na miano sportowców pełnosprawnych, tylko jest określona pula zawodników z danego kraju, którzy dokładnie mogą pojechać. Dokładnie. I to nie jest tak, że ja na przykład sobie zapewnię miejsce w tej kadrze, tylko gdzieś na podstawie uzyskanych wyników przez zawodników w danym kraju są rozdzielane miejsca na igrzyska. Więc wtedy po prostu dostaliśmy mniej tych miejsc, bo było mniej zawodników. No i niestety dla mnie zabrakło tego miejsca, żeby polecieć do Sydney, ale już na kolejne zawsze się to miejsce znalazło. I potwierdzam to też swoją formę, wynikami, i też zasługiwałam na ten wyjazd, bo uzyskiwałam dobre, fajne wyniki, które gdzieś mi tam wysoko pieły w rankingu. Czyli czysto hipotetycznie może być tak, że ty, powiedzmy, jesteś najlepszą polską biegaczką na 400 metrów, powiedzmy, ale możesz nie pojechać na igrzyska. Tak, tak może być, dokładnie. Takie sytuacje się zdarzają, ponieważ u nas jest, że teraz na Mistrzostwach Świata w 2019 roku kwalifikacje dla kraju robiły pierwsze 4 miejsca. No ja niestety nie złapałam się na żadne z nich, więc nie zrobiłam tej kwalifikacji i nawet gdybym ją zrobiła, to nie zrobiłam dla siebie, tylko dla kraju. Na podstawie tych kwalifikacji są rozdzielane wtedy miejsca. Czyli dzięki twojej kwalifikacji mogłaby pojechać osoba, która na przykład pcha kulą. Mogłaby pojechać i która na przykład jest w lepszej formie lub ja mam kontuzję i nie będę mogła wystartować. Także jest to trochę pokręcone. Dla takiego pełnosprawnego sportowca jest to ciężkie do zrozumienia, bo oni sobie
robią minima i sami sobie zapewniają to miejsce. U nas jest taki miszmasz, że tak powiem. Że pracuje się trochę na innych, trochę... Dokładnie, tak, ale to jest też spowodowane specyfiką sportu paraolimpijskiego, ponieważ w lekkiej atletyce no nie ma jednego biegu na 100 metrów dla kobiet i dla mężczyzn. Są te kategorie niepełnosprawności, więc tych biegów jest naście. I po prostu ze względu na to, żeby te igrzyska nie trwały 3 tygodnie, to po prostu wprowadzili takie kryteria, a nie inne. I to być może jest sprawiedliwe. Wspomniałaś kontuzję. Kontuzja to jest taki czas, w którym zawodnik poza tym, że się leczy, żeby wrócić do pełni sił, to ma też trochę czasu wolnego. Czym dla Ciebie jest czas wolny i co dla Ciebie jest ważne poza bieganiem i trenowaniem? Akurat co do kontuzji, to muszę powiedzieć, że jakoś się przez te lata udało opędzić od tych najgorszych kontuzji. Zdarzały się oczywiście mniejsze, więc tak na dobrą sprawę taki czas rekonwalescencja pokontuzyjna mnie nie dotyczyła, ale takim najważniejszym aspektem w tym odpoczynku to właśnie poza sportem. Lubię strasznie podróżować i gdzieś to właśnie sport paraolimpijski... No to też trochę ze sportu jest związane mimo wszystko. Wyzwolił we mnie właśnie tą nową pasję. Gdzieś tam od najmłodszych lat już podróżuję dzięki sportowi. No a właśnie jeżeli mam czas wolny, roztrenowanie, jestem po sezonie, mam roztrenowanie, gdzieś właśnie kontynuuję tą swoją pasję i właśnie przez podróże odpoczywam od sportu, ale gdzieś zawsze mam w głowie, że trzeba wracać do treningu i czasami mi brakuje, że przez 2 tygodnie na przykład nie biegał i zdarza mi się na wakacjach po prostu iść pobiegać. To jest tak trochę, że jak ciężko trenujesz już jakiś czas, masz tego dość, ale jak odpoczniesz parę dni, to już zaczyna Ci tego brakować. Tak, dokładnie, tak to działa i to jest fenomenalne, bo człowiek tyra cały rok, czasami nie ma siły, po prostu wylewa 7 poty, ale gdzieś te kilka dni odpoczynku potrafią w człowieku wyzwalać tą chęć i te endorfiny sprawiają, że się chce wracać z powrotem do tego biegania. Wspomniałaś podróże, to Ty musiałaś być w tym 2020 roku osobą bardzo nieszczęśliwą. Oj tak, bardzo nieszczęśliwą, choć udało mi się... Mimo, że uśmiech cały czas gości na Twojej twarzy. Tak, udało mi się pojechać na wakacje z mężem na 2 tygodnie do Włoch. I akurat udało nam się wstrzelić ten taki okres, gdzie jeszcze nie było takich wielkich obostrzeń, trochę zluzowane były, ale tak, nie leciałam samolotem w 2020 roku i to jest w ogóle fenomen, że podróżujemy zawsze w ciągu roku, latamy na zawody, przemieszczamy się, a to po prostu nas uziemili i trzeba było sobie siedzieć w domu. A samolot to też jest środek transportu, który... Uwielbiasz? Nie, właśnie nie znoszę. Bardzo nie lubię latać. No nie to, wiem, jakoś... to dobrze, chyba że nie latałaś. No, z jednej strony tak, aczkolwiek gdzieś ta adrenalinka, jak się wsiada do samolotu, zawsze jest fajna. Nie, jakieś po prostu mam głupie myśli, że się zaraz ten samolot rozbije, więc po prostu wsiadam, modlę się i mówię, lecie, byle do celu, byle Polecam do celu. Polecam katastrofy w przestworzach. Tak, i właśnie mam tak, że właśnie no, oglądam się takich No i właśnie, rzeczy. No i teraz wchodzę ja, który wszystkim tłumaczy, bo wszyscy mnie pytają, jak ja mogę, bo który lata na różne imprezy sportowe, jak ja mogę oglądać takie rzeczy. I ja wszystkim tłumaczę wtedy, że słuchajcie, ale ja właśnie to oglądam i tam widzę, że tu był taki błąd, tu było tak, tu było tak, tu były takie procedury i to wszystko potem pozmieniano, żeby teraz było bezpiecznie. Dokładnie, ale to samo, też się naoglądam czasami przed lotem takich dziwnych katastrof, no i potem no, wsiadam do samolotu zaraz. Rozmawialiśmy o tym, że Ty jesteś dla różnych osób inspiracją, a kto dla Ciebie jest inspiracją? Kto Ciebie inspiruje, motywuje, napędza? Poza trenerem i mężem. Nie mam swojego takiego idola, który gdzieś, z którego czerpię inspirację i gdzieś tam podpatruję. Gdzieś po prostu się sama w sobie staram zmobilizować na tyle, ile potrafię, bo wiadomo, że nie wszystko możemy od kogoś wziąć pełnymi garściami. Także taka nie było takiej osoby, nie było takiego sportowca. Gdzieś tam wiadomo, no ten Usain Bolt, taki no, sportowiec, który zdobył wszystko, co możliwe. Fajnie by być takim polskim Boltem. No ale mówię, jakoś tak najczęściej próbuję się sama mobilizować, sama inspirować się w jakiś taki sposób właśnie gdzieś, gdzie podpatrzę różnych sportowców. Ja tak wygląda. No ale tak słuchając Ciebie... Stwierdzam, że tej motywacji ani w sporcie, ani po sporcie na pewno Ci nie zabraknie. Mam nadzieję, że nie. Niech tak zostanie. Jako, że jest coraz zimniej,
ściemnia się, a do tego zaczął padać śnieg. Mam nadzieję, że dotrwaliście i obejrzeliście do końca ten odcinek, żeby nasz wysiłek i nasze poświęcenie nie poszło na marne. Alicja, bardzo Ci dziękuję za ten czas spędzony na mrozie, ale za fantastyczne, inspirujące opowieści. Ja też Tobie bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Lajkujcie, posyłajcie dalej. Mam nadzieję, że się podobało.